Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj drugi dzień naszych relacji, spotkań, naszych rozważań. Witam Cię bardzo serdecznie w tej adwentowej serii. Posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak rzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. I ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę tej Ewangelii na apostoła Andrzeja. Co wiemy o świętym Andrzeju? Zasadniczo tyle, że był bratem świętego Piotra. Ale gdyby nie Andrzej, to by nigdy święty Piotr do Pana Jezusa nie poszedł. Dlatego, że to Andrzej przyprowadził swojego brata do Jezusa. Andrzej pozwolił być narzędziem, by stać się narzędziem dla kogoś innego. To jest taki człowiek, który jest trochę z boku, trochę z tyłu, taki wycofany, ale bez którego nic by się nie wydarzyło. To jest ogromna pokora, żeby się zgodzić na to, że to nie ja, ale ktoś inny będzie pierwszy. Ktoś inny dzięki mnie znajdzie dobro. Ktoś inny spotka Boga. Pomódlmy się wspólnie. Dobry Ojcze, nasz kochany Tato, napełnij moje serce pokorą. Pozwól mi być drugim tak jak Andrzej. Bym był dobrym przekaźnikiem. Pozwól mi dzisiaj przyprowadzić do Ciebie moją siostrę czy mojego brata, których dzisiaj spotkam na swojej drodze. Aby dobre pragnienia, które mam w sercu, promieniowały na innych. Pozwól mi być drugim. Niech tak się dzisiaj stanie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj. Przypomnij sobie dzisiaj jakieś niepowodzenie, jakąś porażkę, z powodu której byłeś wściekły, zły, który nie potrafiłeś przyjąć. I pomyśl, czego dowiedziałeś się na swój temat? Czego dowiedziałeś się o sobie?